Szanowni Państwo z Panem Rektorem na czele, droga młodzieży studencka, jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie mnie na tę przemiłą uroczystość. Bardzo tę salę lubię. Dobrze mi się tu zawsze mówi. Myślę, że 8 marca 2018 roku też będę pamiętał jako wieczór przemiły, przesympatyczny. Zwłaszcza, że dzieje się to w dniu bardzo pięknym, bardzo ładnym. Nawiązując do słów pana rektora, powiem bardzo dobrze, że to święto przetrwało. Był taki czas, że wydawało się, że zawierucha dziejowa je zmiecie, nie zmiotła, i bardzo dobrze. Pan rektor też mi tu podsunął rozważanie etymologiczne na temat słowa pasja. Tak, no to jest od tego źródła łacińskiego po dziś synonim ognia, zapału, mocnych uczuć. Proszę nie zapominać, że pasjonat, który dzisiaj dla przeciętnego Polaka wywołuje skojarzenie z jakimś zainteresowaniem, z jakimś hobby. Przecież co najmniej 90% Polaków nazywa hobbystę dzisiaj, czy miłośnika czegoś pasjonatem. Pasjonat nauki, pasjonat kobiet, pasjonat kart, pasjonat piłki nożnej. Proszę zajrzeć do słownika. To jest znaczenie drugie, wtórne. Ono jest ciągle opatrzone kwalifikatorem potoczności. To znaczenie prymarne, początkowe, które przez wieki funkcjonowało w naszym języku. To był pasjonat, choleryk, furiat, człowiek, który bardzo łatwo wpadał w gniew, w furię, w szał. Choleryk, tak, furiat, to był pasjonat. W każdym razie chodzi o to, jak powiedziałem, uczucie mocne. I z tym należy łączyć i tę pasję w nauce. Zawsze powtarzam, gdzie nie ma tego wewnętrznego ognia, tam nie ma sukcesu zawodowego, oratorskiego, nauczycielskiego, właściwie w każdym zawodzie. W każdym zawodzie. Jeśli idzie o naukę z kolei, proszę Państwa, to dla takiego porządku dydaktycznego powiem, proszę łaskawie pamiętać, że wzorcowe wyartykułowanie tego słowa powinno zawierać 3 sylaby. To nie jest nauka, tylko to jest nauka. 3-sylabowy twór leksykalny. Proszę sobie przypomnieć Wesele Wyspiańskiego. Ach, któż tam puka? Ach, cóż to za tako nauka? Wyspiański miał słuch rytmiczny, muzyczny. Nie mogła tam być nauka. No właśnie, puka, nauka, prawda? Ten rym z Wesela Wyspiańskiego, tę konieczność 3-sylabowego zaakcentowania nam uzmysławia. No a kobieta, proszę Państwa, w języku. Powiedzmy sobie na samym początku, że przez wieki było to słowo nieneutralne stylistycznie. Owszem, to było słowo wręcz obraźliwe. Jeszcze w Sejmie Niewieścim, utworze literackim z początku XVI wieku, jedna z bohaterek mówi: kobiety nas, mężczyźni nas ku zelżeniu kobietami zową. Ku zelżeniu, czyli kiedy chcą nas obrazić, to nas zwą kobietami. Dlaczego było to określenie obelżywe, wulgarne? Proszę Państwa, dwie są koncepcje etymologii tego słowa. Obie są usprawiedliwieniem tego pierwotnego statusu stylistycznego kobiety. Jedna etymologia wiedzie nas do kobu, staropolskiego chlewu. No więc jeśli to była istota, której szczytem przeznaczenia był chlew, no to trudno, żeby było to określenie ciepłe czy pozytywne. Druga interpretacja, druga
koncepcja etymologiczna wiedzie kobietę do dialektu toskańskiego, w którym konbitta oznaczała istotę lubiącą się przytulać. Oczywiście, że ta etymologia jest sympatyczna, jest ciepła, ale no, mogła też jednak wywoływać skojarzenia wiodące w stronę frywolności, graniczącej z jakąś niestosownością. Stąd, powiadam, przez wieki kobieta funkcjonowała jako określenie wulgarne, obelżywe, obrażające. Pewnie zbliżone do dzisiejszej dziewki czy dziwki, która prymarnie była określeniem absolutnie neutralnym stylistycznie. O najporządniejszej dziewczynie można było z czułością, z sympatią powiedzieć, że to jest dziewka. Prawda? Dopiero później nastąpiło coś odwrotnego. Od neutralności no do bardzo, ale to bardzo ekspresywnego słowa o wiadomym, niepozytywnym znaczeniu, no powiem tak delikatnie. A z kobietą na odwrót. Od obelżywości, od obraźliwości do całkowitej neutralności stylistycznej. Dziś urzędowe określenie tej płci, mężczyzna, kobieta, wpisujemy w kwestionariuszach osobowych albo M, albo K, jeśli mamy zaznaczyć płeć jedną literą. Zapytają Państwo, jeśli kobieta była określeniem ekspresywnym i to w dodatku pejoratywnym, to jak neutralnie nazywano istotę płci żeńskiej? No właśnie, nomen omen, żeną. Bo to była pierwotna żena, która jest żeną we wszystkich językach słowiańskich, a tylko w języku polskim musiała przejść w żonę, bo tylko myśmy przed XII wiekiem tak swoiście utrudnili sobie żywot językowy, fonetyczny, każdą samogłoskę e zamieniając bądź w o, bądź w a, po spółgłosce miękkiej, a przed którąś ze spółgłosek szeregu ty, dy, sy, z, n, r. I ły. Student polonistyki to tydy syzyn ryły musi znać tak jak Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, czy ojcze nasz, któryś jest w niebie. I to przejście tego F, O bądź w A zwie się przegłosem polskim, bo tylko ten proces zaszedł w naszym języku. Więc żena przeszła w żonę, tak jak kwiet w kwiat, gwiazda w gwiazdę, les w las, leto w lato. Niesiesz, ale niosę przed s, bierzesz, ale biorę. I to etymologiczne e, prymarne, ujawnia się tylko w rodzinie wyrazowej, w takiej pozycji, kiedy ono jest przed spółgłoską miękką. Żena musiała się zamienić w żonę, ale do dziś jest rodzaj żeński i płeć żeńska i ktoś się żeni, a nie żoni, prawda? Żenimy się. Tylko w formie żona doszło do tego przejścia F-O. Powiedziałem, że w całym świecie słowiańskim funkcjonuje żena, czyli odpowiednik naszej żony, ale proszę pamiętać, że jest to stare praindoeuropejskie słowo z pierwotnym rdzeniem gen, gyn, tym samym, który mamy chociażby w ginekologu. Prawda? To jest ten rdzeń. To jest ten rdzeń. Tak. Więc to było określenie istoty płci żeńskiej, prawda? Dopiero kiedy kobieta zneutralniała stylistycznie, mogła stać się właśnie tym określeniem płci przeciwnej w stosunku do mężczyzny, natomiast żona stała się określeniem matrymonialnym, prawda? Żona stała się określeniem matrymonialnym. Żona dzisiaj, no to jest poślubiona, prawda? Poślubiona.
ta, która na ogół ma męża, tak? Mówię, to jest moja żona. W znaczeniu, no oczywiście, tak, kobieta, no ale to jest osoba, z którą jestem formalnie aktem ślubu połączony, prawda? Taką formą oficjalną towarzyszki życia i towarzysza życia jest małżonek i małżonka. I chociaż, proszę Państwa, słowotwórstwo w całym świecie indoeuropejskim jest na ogół potwornie męskocentryczne, w tym sensie, że najpierw jest forma męska, z niej wygenerowana jest postać żeńska. W tym wypadku proszę sobie z łaski swojej zapamiętać, że prymarna jest małżonka, że to małżonek pochodzi od małżonki słowotwórczo, a nie małżonka od małżonka. Prawda? To jest w ogóle kalka z niemieckiego Malwip. To jest takie słowo, Niemcy lubią takie połączenie, na przykład, proszę Państwa, powiedzą Hassliebe, jedno słowo, które kryje w sobie nienawiść i miłość, Hassliebe. Miała stara Niemczyzna takie połączenie mężczyzny i kobiety w postaci słowa Malwip. I Czesi, proszę Państwa, zostawili ten pierwszy człon, zrobili z tego mał, a ten drugi człon przetłumaczyli na swoją słowiańskość i tak i dodali przyrostek żeński K. I tak się narodziła w czeszczyźnie manżelka, od której utworzono postać męską manżel. I myśmy od Czechów to wzięli i mamy małżonkę i małżonka. Ale proszę Państwa, przy okazji, moja gorąca prośba stylistyczna. Nie zapomnę przed paroma laty, kiedy w Karpaczu to było, pewien pan przedstawiając mnie swojej żonie, powiedział, to moja małżonka. 5 minut później mijaliśmy grupę nieznajomych starszych pań, które wyraźnie zabłądziły i tak trochę zdenerwowane zwróciły się do pana, który miał tu oznakę petetekowską, czy przepraszam, przewodnika karkonoskiego, zwróciły się z pytaniem, gdzie tu najbliżej do Białego Jaru. I proszę Państwa, ten pan od małżonki, tak naumyślnie to wybijam teraz, pan od małżonki do tych obcych, zobaczonych pewnie pierwszy i ostatni raz w życiu kobiet, starszych, odezwał się słowami, bardzo prosto, 15 minut drogi, zasuwajcie żółtym szlakiem. 5 minut wcześniej była małżonka o własnej towarzyszce życia, a później do grupy obcych kobiet, zasuwajcie żółtym szlakiem. No przecież coś tu chyba stylistycznie zgrzyta. Nikogo nie namawiając do braku szacunku do własnej towarzyszki życia, powiem, że małżonka szeleści protokołem urzędowo-kancelaryjnym, dyplomatycznym, z kim mnie łączą bardzo oficjalne stosunki towarzyskie, ktoś, kto jest ode mnie dużo starszy, no to do tej osoby powiem, przekazuję ukłony małżonce czy dla małżonki, ale naprawdę o własnej towarzyszce życia wystarczy powiedzieć moja żona. Nie chcę Państwa prowokować i powiedzieć moja baba czy moja stara, bo to w tej chwili się wygłupiam, prawda? Ale naprawdę wystarczy żona. Małżonka szeleści protokołem dyplomatycznym. Jest formą za wysoką, po prostu. W odniesieniu do własnej żony jest formą za wysoką. Tak jak oczywiście to zasuwajcie zielonym szlakiem. To była forma za niska. Trzeba zawsze znaleźć ten stylistyczny złoty środek. Tę aura mediocritas, jak mówili starożytni Rzymianie. O kobiecie było, o żenie żonie było, o dziewce dziwce było. No to jeszcze muszę powiedzieć coś Państwu o niewieście. Muszę coś powiedzieć Państwu o niewieście, która tak jak żena w pierwszym przypadku
miała prywatną postać niewiesta. To znów tylko prawo polskiego przegłosu sprawiło, że tak jak żena przeszła w żonę, gwiazda w gwiazdę, leto w lato, pierwotna niewiesta przeszła w niewiastę, do dziś używaną, choć jest to słowo przecież bardzo, ale to bardzo archaiczne. I tylko w przypadkach zależnych ujawnia się to pierwotne E, bo przyglądamy się niewieście i o tej niewieście myślimy i w przymiotniku też powiemy ród niewieści, prawda, a nie niewiaści. Ale powiadam, niewiesta w pierwszym przypadku, w drugim, w czwartym, w piątym przekształciła się w niewiastę z wtórnym A. I to wtórne A mąci nam trochę w gruncie rzeczy wyrazistość etymologiczną tego słowa. Niewiesta, wracam do prymarnej postaci, a teraz Państwu mówię, że dopiero później niewiesta, niewiasta stała się jeszcze jednym wariantem żony, kobiety, istoty płci żeńskiej. W starym tłumaczeniu Pisma Świętego, Biblii, Jakuba Wójka, ukrzyżowany Chrystus mówi do stojącej pod krzyżem matki, wskazując na świętego Jana, niewiasto, oto syn twój, prawda? Wujek użył tego słowa, niewiasta, prawda? I to już była, powiadam, kobieta, żona. A teraz Państwu mówię, prymarnie to była synowa. Rozumiesz więc, dlaczego to musiała być synowa, jeśli słowo ją oznaczające brzmiało niewiesta? Podstawą słowotwórczą niewiesty jest zaprzeczony czasownik nie wiedzieć, nie wiedzieć, nie znać. Ona dopiero do rodziny wchodzi. Aniołeczek. Potem się dopiero okaże, jaki to kawał, już nie chcę mówić kogo. Nic się o niej nie wie. Ponieważ nic się o niej nie wie, dlatego jest niewiestą. I proszę Państwa, pochodzę z Górnego Śląska. Na Górnym Śląsku najstarsi moi krajanie na synową tak mówią do dziś. Niewiastka, najczęściej w formie zdrobniałej, niewiastka. Nie zapomnę, to już było prawie 50 lat temu, bo już tyle lat obrączkę noszę. Pojechaliśmy już parę tygodni po ślubie do moich rodziców do Tarnowskich Gór i akurat tam było malowanie w domu. I pamiętam taki stary malarz tarnogórski, Duchnik się nazywał. Mieliśmy po 20 lat z żoną, tak przyjeżdżam, on się tak przyjrzał mojej żonie i mówi do mojej mamy, pani Miotkowo, fajno, przepraszam, nie fajno, tak zupełnie po śląsku powiedział, gryfno niewiastka mocie. Gryfno, czyli no, przystojną, ładną, elegancką. I użył właśnie tej niewiastki jako synowej, prawda? Tak. Gryfno niewiastka mocie. Proszę Państwa, i jeszcze się tu należy z parę słów dziewczynie, która jest też tworem słowotwórczo, nomen omen, wtórnym, bo tak jak neutralna była dziewka, tak bardzo popularnym słowem obiegowym było dziewczę. W drugim przypadku dziewczęcia, w trzecim dziewczęciu. Bo tu mogę w ogóle wygenerować taką funkcję słowotwórczą młode x-a. A pod tego x-a proszę sobie teraz podstawić człowieka płci męskiej, żeńskiej, świnie, osła, prosie, owce, krowę, konia. I dostajecie szereg no, bliski waszej uczelni, zwłaszcza no, wydziałowi weterynaryjnemu, prawda? Że tak jak jest młode x-a człowieka i to jest
Dziecię, dziecięcia, dziecięciu. Niemowlę, niemowlęcia, niemowlęciu. Dziewczę, dziewczęcia, dziewczęciu. Chłopie, chłopięcia, chłopięciu. Bo kiedyś tak na młodego chłopca też mówiono. No to mają Państwo teraz serię prosię, prosięcia, jagnię, jagnięcia, źrebie, źrebięcia, ciele, cielęcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, doskonale wiem, że tak jak chłopię odeszło w językową przeszłość, dziewczę praktycznie też ostał się tylko mianownik liczby mnogiej, dziewczęta, ale też już dzisiaj przegrywający z dziewczynami, prawda? To cały teraz ten szereg młode X-a odnoszący się do zwierząt przegrał z szeregiem proweniencji mazowieckiej z przyrostkiem ak. Jeszcze przed wojną, jeszcze tuż po wojnie mówiło się, że kurczę jest jest krakowski, a kurczak jest mazowiecki, warszawski. Dziś kurczaki zdominowały całą Polskę, Kraków też. I kurczaki, i źrebaki, i prosiaki, i wszędzie ak, i ak, i ak. Napisał mi kiedyś jeden z telewizów, że jak po raz 555 słyszy o dzieciakach, to ma skojarzenie tylko z bydlakami. Powiedziałem mu wtedy, proszę pana, chyba pan trochę przesadził. Z drugiej strony, proszę państwa, coś w tym jest. Proszę nie zapominać jeszcze o tym szeregu starym. O tym starym szeregu morfologicznym. Skarży mi się przed paroma laty położna z Sieradza, że pan ordynator skreśla jej zawsze wszystkie niemowlęta. Napisze kobieta, jak najpoprawniej. W ciągu ostatniej doby urodziło się 10 niemowląt. Skreśla jej te niemowlęta, zamienia na niemowlaki. Muszą być niemowlaki, już nie może być niemowląt w Polsce, prawda? W języku polskim. I dzieciaki, nawet na Górnym Śląsku, już tu przywołanym przeze mnie, gdzie formą taką bardzo popularną byli chłopcy realizowani jako chłopcy, prawda? Chłopcy, idymy. Nawet tam chłopcy zostali wyparci przez chłopaków, prawda? Ale już jeśli chłopaki, to proszę pamiętać, że chłopaki przyszły, poszły, zagrały dobry mecz, bo właśnie to jest ta forma stylistycznie nacechowana, a tak jak Polaki wyjechały, sąsiady opiekowały się moim mieszkaniem, kiedy wyjechałem na urlop, prawda? I wreszcie, proszę Państwa, patronka dzisiejszego waszego dnia, czy tam szalonej nocy, bo przeczytałem w internecie, że jest nią Maria. No i właśnie, jak mam powiedzieć? Kiri Skłodowska, czy Skłodowska Kiri? Oto jeden z poprawnościowych dylematów Polaków. I to taki dylemat liczący sobie kilkadziesiąt lat. Właściwie pewnie do końca świata, jeden dzień dłużej, jak to mówi Jerzy Owsiak, będzie się Polak zastanawiał, jak to jest. Chce mi się powiedzieć Kiri Skłodowska, no ale przecież kiedy w Polsce córka Kowalskiego wychodzi za mąż za Wiśniewskiego, to jest Kowalską Wiśniewską, a nie Wiśniewską Kowalską. Proszę Państwa, przecież ja tu mieszkałem o krok od tej ulicy. Przy klinikach, bo mieszkałem na Szczytnickiej. Najpierw 5 lat z kolegami, a później jeszcze 2,5 roku z żoną. W życiu nie umawiałem się z nikim na ulicy Skłodowskiej Kiri. To na Kiri Skłodowskiej. Na Kiri Skłodowskiej. Tak jak dzisiaj, mieszkając niedaleko ulicy Boja Żeleńskiego, jeszcze też nie słyszałem, żeby ktoś się umawiał na Żeleńskiego Boja. Tylko na Boja Żeleńskiego, na Boja Żeleńskiego. A trzeba sobie jeszcze teraz powiedzieć, że tak jak, proszę Państwa, formą bardzo stabilną jest skrót od Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci UJ-u, to jest w ogóle skrót zleksykalizowany, czyli właściwie całkowicie już uwyrazowiony. Bo przecież studujemy na UJ-cie, tak jak widzimy kojota, prawda, i o kojocie jakimś rozmawiamy.
to zgodzą się Państwo ze mną, że jeśli chodzi o Lublin, to to uniwersyteckie miasto ma dwa zleksykalizowane skróty uniwersyteckie. Pierwszym z nich jest KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studiujemy na KUL-u, tak jak byliśmy w Seulu. A drugim zleksykalizowanym skrótem jest UMCS i nikt Państwu nie powie UMSC. Gdzie studiujesz, gdzie pracujesz? Na UMCS-ie. I dostaję pisma z tego uniwersytetu. I widzę pieczątki tego uniwersytetu. A pod jego rektoratem stałem dziesiątki razy w życiu. I pod rektoratem, pod szyldem głównym tylko Uniwersytet imienia Marii Curie Skłodowskiej, a nie Skłodowskiej Curie. Zapytają Państwo, ki diabeł? Co to jest? Dlaczego w wypadku patronki naszej dzisiejszej nocy odchodzimy od tradycyjnej polskiej kolejności, najpierw nazwisko od ojcowskie, a potem od mężowskie? Co to jest? Mogę odpowiedzieć. Maria Skłodowska wyjechała i tam do końca życia została. Wyjechała do Francji i poślubiła Francuza Piotra Curie. We Francji, jeśli kobieta zachowuje nazwisko po ojcu, to nazwisko przechodzi na drugie miejsce. Więc możemy od razu powiedzieć, że to zwyczaj francuski pomógł na pewno w utrwaleniu kolejności Maria Curie Skłodowska, a nie Skłodowska Curie. Ale proszę Państwa, jako nie badacz obyczajowości, choć interesuje mnie obyczajowość takiego czy innego narodu, czy takiego czy innego zakątku świata, ale przede wszystkim interesują mnie prawa językowe, to nie mogę w tym momencie nie powiedzieć, że o kolejności Curie Skłodowska, a nie Skłodowska Curie, zadecydowało przede wszystkim tak zwane prawo Behagla. Ten niemiecki językoznawca już w roku 1909, a więc na początku XX wieku, zobaczył na materiale pochodzącym z kilkudziesięciu języków świata, że w stałych zbitkach wyrazowych człon krótszy jest zawsze na miejscu pierwszy. Zawsze powiesz czuj, czuj, czuwaj, a nie czuwaj, czuj, czuj. I hip, hip, hura, a nie hura, hip, hip. I Niemiec powie Land und Leute, czyli kraj i ludzie, a nie Leute und Land. I my powiemy pleonastycznie, ale ekspresyjne. U ciebie zawsze ład i porządek, a nie porządek i ład. Proszę Państwa, łacińska konstrukcja plus minus. W tej sali jest teraz plus minus tam 100 osób. Plus minus. Języki indoeuropejskie wynalazły sobie własne odpowiedniki tego łacińskiego plus minus. Proszę bardzo, Niemcy. Mehr oder weniger. Co na pierwszym miejscu? Mehr. A więc odpowiednik tego plusa. Język rosyjski. Boleje ili mienieje. Co na pierwszym miejscu? Boleje. To, co jest plusem. Czesi. Vice, mene. Dwa wyrazy dwusylabowe, ale w tym drugim dwie długie samogłoski, więc można powiedzieć to, co krótsze na miejscu pierwszym. Vice, mene. Co Polacy zrobili z łacińską zbitką mniej więcej? Jak ją przetłumaczyli? Co zrobili z łacińską zbitką plus minus, wyprzedziła mi myśl, puentę.
Co zrobili Polacy z łacińską zbitką plus minus? Stworzyli z niej połączenie nie więcej mniej, jak Niemcy, jak Czesi, Rosjanie, tylko stworzyli konstrukcję przestawioną mniej więcej, bo mniej jest krótsze od więcej. Proszę Państwa, wy młodzi to już w ogóle o tym nie wiecie, że kiedy urodzony w 1939 w okolicach Nowogródka pewien Czesław przyjechał do Polski i stał się bardzo popularnym piosenkarzem, tak nie od razu. Zaczynał w niebiesko-czarnych. Widziałem go w takim garniturku, jak ja mam w tej chwili. Spokojne włosy, tu w hali ludowej wtedy, dziś stulecia. Przyjechał z niebiesko-czarnymi. Nazywał się Czesław Wydrzycki. I dopiero kiedy poznali się na nim, że to jest talent, otwarła się przed nim perspektywa wyjazdów zagranicznych. Bodajże żona Franciszka Walickiego, tego opiekuna muzyki big-bitowej w Polsce, powiedziała mu: Czesiu, z takim nazwiskiem nie zrobisz kariery w świecie. Połamią sobie języki na tym Wydrzyckim twoim. Wymyśl sobie jakiś artystyczny pseudonim. I nawiązał do rzeki swojego dzieciństwa, o której zresztą pięknie też śpiewał. I tak się narodził pseudonim artystyczny Niemen. Ale on w dowodzie osobistym był Wydrzyckim do końca życia, proszę Państwa. I w ogóle z tego nazwiska nie rezygnował jeszcze przez wiele lat. To wy najmłodsi dopiero go pamiętacie jako tylko Czesława Niemena. Ale ja pamiętam i koncerty, i wydane płyty, i zapowiedzi radiowe, i telewizyjne, zapowiedzi Lucjana Kydryńskiego. Śpiewa Czesław Niemen Wydrzycki. Popatrz, to był tylko pseudonim artystyczny. Powinien być na miejscu drugim właściwie. Ale ponieważ Niemen jest dwusylabowy, a Wydrzycki jest trzysylabowy, mówiono wtedy w Polsce w latach 60., na początku lat 70. Śpiewa Czesław Niemen Wydrzycki. Potem Wydrzycki odpadł i został Czesław Niemen w obiegu komunikacyjnym. Proszę Państwa, na tej zasadzie znani generałowie przedwojenni, lat wojennych są w naszej pamięci, w podręcznikach historii. To jest Stefan Grot Rowecki, a nie Rowecki Grot. To jest Bur Komorowski, a nie Komorowski Bur. I proszę Państwa, już nie będę przedłużał. To dlatego jest Boj Żeleński, a nie Żeleński Boj w takim spontanicznym obiegu komunikacyjnym. I to jest patronka waszej dzisiejszej nocy, Maria Curie Skłodowska. Tak nam się chce spontanicznie o tej uczonej powiedzieć. Proszę Państwa, pięknych jeszcze długich chwil na tym waszym uczelnianym święcie życzę. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia. Dobranoc.